Siema, wczoraj do Jailbreaka została wprowadzona nowa aktualizacja zimowa, która jest największą aktualizacją w tym roku, ale ta zima jest naprawdę gorsza niż w poprzednim roku. A dlaczego? Zapraszam do oglądania tego oto odcinka. No więc zacznijmy od chyba najważniejszej rzeczy w tej oto aktualizacji, czyli nowego rabunku Oil Rig. Co ciekawe, w końcu użyteczność mają łódki, ponieważ żeby przyjechać do tego rabunku, musimy popłynąć łódką. Ale możemy też w sumie DeLoreanem popłynąć. Nie można tutaj użyć żadnych samochodów czy helikopterów, ponieważ zostaniemy zastrzeleni. Aby rozpocząć rabunek, trzeba wysadzić TNT. Wtedy przyjdzie 6 NPC-tów, które musimy oczywiście zastrzelić. Polecam robić ten rabunek ze znajomymi oraz z posiadaniem karty, ponieważ bez tych rzeczy nie da się napełnić fulla. Po zabiciu tych wszystkich NPC-tów trzeba pociągnąć dźwignię. Wtedy otwiera się przejście. Po wejściu do budynku pojawia się jeden NPC, którego oczywiście możemy zastrzelić, oraz jest pomieszczenie, do którego trzeba mieć kartę. Więc dlatego właśnie warto ją mieć, ponieważ tam możemy dostać pieniądze oraz donuta. Potem jak skończyła się wydobywać ropa, trzeba pójść na górę oraz otworzyć pokój, w którym jest mechanika z power planta. Pojawiają się wtedy niestety bardzo denerwujące NPC-ty i bardzo łatwo jest od nich umrzeć. Po ich zabiciu ponownie idziemy zapełnić zbiornik. Po tym jak napełniliśmy sobie ponownie zbiornik, idziemy oraz otwieramy pokój, po który trzeba zrobić pull tak samo jak w muzeum, czyli w tym samym czasie muszą dwie osoby go otworzyć. Wtedy pojawiają się NPC-ty, które oczywiście zabijamy. Pociągamy dźwignię oraz mamy już dostęp do kolejnego pomieszczenia, w którym mamy kolejne zasoby ropy. I można oczywiście podnieść tutaj kartę, jeśli wcześniej nie mieliśmy. No i idziemy ponownie zapełnić zbiornik i jest to już ostatnie pomieszczenie. Później wybieramy sobie wyjście na tym samym piętrze, właśnie tam, gdzie później otwieraliśmy ten pulem, no to tam jest po prostu wyjście i możemy jetski uciec. Jeszcze jest drugie wyjście, gdzie trzeba hakować, no i tam jest helikopter na górze. No i musimy popłynąć aż do portu. Tego portu, gdzie się dostarcza m.in. cargo plane'a czy cargo ship'a. Jak się dostarczy, dostajemy 8000 oraz nie ma żadnych procent hyperchroma, ponieważ nie ma tutaj hyperchroma! Jest to najbardziej skomplikowany rabunek w grze, który jest najtrudniejszy i wymaga tak naprawdę najwięcej skilla, a dostajemy za niego 8000 oraz nie ma żadnego hyperchroma. To jest bez sensu. Aktualnie poza banktrackiem moim zdaniem jest to najgorszy rabunek w grze. Jest on naprawdę fajnie zrobiony, bardzo oryginalnie, pomysłowo i totalnie nie jailbreakowo. Ale niestety, jest on słaby, za mało się zarabia z tego rabunku. Moim zdaniem z tego rabunku powinno się zarabiać więcej niż z Mansion, bo jest on o wiele trudniejszy. No i powinny być jakieś procent na hyperchrome, tak samo jak w Mansion powinny te hyperchrome działać. Nie muszą dodawać nowego, naprawdę. Tak się prezentują nagrody, które otrzymujemy w tym sezonie. No moim zdaniem nie są one najlepsze. Jedyne rzeczy, które są całkiem ciekawe, to jest to drift, tekstura oraz pojazd, który jest moim zdaniem po prostu słaby. Trochę słabo, bo w tamtym roku mieliśmy Bandita, który był naprawdę bardzo fajnym samochodem, a dodali nam bardzo przeciętny sezon. Jeden z gorszych. Chociaż jest pewna ciekawa rzecz w tym oto pojeździe, ponieważ można tym pojazdem odholowywać inne pojazdy, tak samo jak w tow trucku czy w helikopterach. Zostały wprowadzone nowe zmiany na mapie, no i aktualnie kreator mocno zyskał, moim zdaniem, o wiele ładniejsze to miasto jest i jest takie mniej puste. No i przejdźmy do zmian w pojazdach, których o dziwo jest bardzo dużo. Pierwszą najważniejszą zmianą, może ktoś zauważył, że obok jest Ekler i jeżdżę Eklerem, ponownie został zmieniony model do Eklera. Poprzedni model, lekko mówiąc, był po prostu bardzo kontrowersyjny i nie do końca przypominał Bugatti Chirona. Bardzo dziwnie się prezentował ten samochód, głównie jego tył. I jak ja na ten samochód patrzyłem, no niby jest Bugatti Chiron, ale tak nie do końca, coś z tym samochodem jest nie tak. No i miałem rację. No i nowy model to jest klasa. Prezentuje się po prostu pięknie. Przód, tył, środek. Po prostu ten samochód to jest jeden z najładniejszych samochodów w grze aktualnie. Bardzo ładnie się prezentuje i moim zdaniem bardzo dobrze, że się posłuchali zdania graczy. Bo naprawdę ten model Eklera był bardzo kontrowersyjny. Został wprowadzony nowy jacht za 200 tysięcy, który prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Lecz właśnie, czy warto jest go w ogóle kupić? Odpowiedź brzmi nie. Nie można by powiedzieć, że jest to wolny pojazd, lecz po prostu nie warto wydawać tyle pieniędzy, bo po prostu nie ma żadnej użyteczności. Jetski jest lepszy po pierwsze, a po drugie ten pojazd nie ma żadnej użyteczności poza Oil Rigiem, który nie jest dobrym rabunkiem. Ale może się teraz niektórym graczom wydawać, że trzeba wydać pieniądze, żeby móc w ogóle obrabować ten rabunek. Nie, moi drodzy, Cruiser jest aktualnie darmowy.
Więc kupowanie takiego jet ski czy jachtu moim zdaniem jest niezbyt potrzebne. Bardzo długo będzie się ten pojazd zwracać. Może być on fajny do jakiegoś RP, ale do normalnej gry nie jest to dobry pojazd. Chociaż jest pewna rzecz, która jest fajna w tym pojeździe, ponieważ posiada on naprawdę bardzo dużo miejsc. No i wyrzuciłem 250 tysięcy w błoto. Został dodany nowy kolor Radiant Pink, który otrzymuje się po odpaleniu nuka, który zdobywa się po osiągnięciu 10 poziomu. Tak się on prezentuje. Zrobiłem combo z Radiant Purple, myślałem, że to dobrze będzie wyglądać. Jednak nie wygląda to dobrze. Myślę, że trochę lepiej to wygląda od takiego Radiant Yellow, ale i tak mówię sobie, to jest jeden z gorszych Radiantów. Zostało wprowadzone jeszcze wiele innych rzeczy, naprawione jakieś bugi. Teraz są znaczniki gunshopów oraz bardzo dziwnie w tym momencie samochody jeżdżą. Dziękuję bardzo za oglądanie, zostaw łapkę w górę, zostaw suba, miłego dnia lub nocy, nara!